Aktualna sytuacja gospodarcza w kraju pokazuje, że w dniu dzisiejszym jeszcze zainteresowanie kredytem bankowym jest stosunkowo niewielkie. Natomiast oczekujemy, że wraz z poprawą sytuacji ekonomicznej, wraz ze wzrostem tempa gospodarczego, w tym okresie nastąpi także wzrost zainteresowania kredytem bankowym. Aby sprostać temu zadaniu, potrzebne są niezbędne środki finansowe. Część środków finansowych my już dzisiaj mamy, ale dobrze byłoby także zmienić strukturę tych środków finansowych, żeby mieć więcej oszczędności długoterminowych, żeby mieć takie oszczędności, żeby mogły w sposób bezpieczny finansować rozwój gospodarczy kraju. Dlatego też zgłosiliśmy ministrowi finansów szereg postulatów, nie jest może bardzo szeroki, ale bardzo konkretny, który pokazuje, jakie rozwiązania prawne są niezbędne, aby te instrumenty mogły funkcjonować w sposób prawidłowy i żeby zdobyć kapitał w sektorze finansowym na bezpieczne finansowanie przedsiębiorstw zarówno dużych, na duże projekty, jak i przedsiębiorstw mniejszych, z sektora małych, średnich przedsiębiorstw, które będą niezbędne jako katalizator rozwoju, dalszego przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego kraju. Lewarowanie może oznaczać także system zachęt i ulg. Tego jest chyba zbyt mało. System zachęt i ulg to jest jedna strona, natomiast druga strona to jest kwestia pewnych poręczeń, gwarancji, czyli zabezpieczeń. Wiemy, że małe i średnie przedsiębiorstwa, szczególnie na początkowym etapie swojej działalności, napotykają na szereg barier o charakterze ekonomicznym, ale także prawnym, braku majątku dostatecznego jako zabezpieczenia. Ale często nie mają dostatecznej zdolności również. Tak, no, ale to jest właśnie dlatego mówię, że często część z tych podmiotów nie mają dostatecznej zdolności kredytowej, aby ich projekty mogą być interesujące, ale nie zabezpieczone w żaden sposób finansowo. W związku z tym, z tego punktu widzenia ważne jest, żeby te projekty, które już są uruchamiane, były kontynuowane, a jednocześnie, żeby były one pogłębione, tak żeby nie tylko drobna część przedsiębiorstw z tego korzystała, ale żeby ta skala tych rozwoju była wiele większa. Dzisiejsze dane wskazują bowiem, że rozwój kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw jest bardzo niewielki i ta zmiana powinna nastąpić bardzo szybko, jeśli chcemy, aby rozwój gospodarczy kraju nie był tylko i wyłącznie oparty na rozwoju eksportu, ale także na rozwoju rynku wewnętrznego, tego nie da się osiągnąć bez podmiotów małych i średnich. Kierownictwo Komisji Nadzoru Finansowego podkreśla wagę dialogu z rynkiem, ale często ten dialog przypomina jednak rodzaj monologu, a kolejne rekomendacje mają charakter reaktywny. Jak w tym kontekście rozumieć postulat określany jako zasada proporcjonalności? Rzeczywiście z punktu widzenia współpracy z nadzorem bankowym niezbędne jest, aby ten dialog był prowadzony w sposób dwutorowy i że w sposób otwarty. To znaczy nie tylko, żeby było to tylko i wyłącznie na zasadzie odreagowywania sektora finansowego na kolejne propozycje przedstawiane przez nadzór bankowy. Dobrze byłoby, żeby powrócić do wcześniejszej zasady i praktyki nadzoru bankowego, żeby nadzór bankowy zapowiada, jakie zmiany będzie wprowadzał. To pozwala zarówno rynkowi finansowemu przygotować się do merytorycznej dyskusji, jak i też określa pole do dyskusji wcześniej niż tylko i wyłącznie na zasadzie odreagowywania pewnych postulatów, propozycji, które są zgłaszane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Co dotyczy się zasady proporcjonalności, to z punktu widzenia działania sektora bankowego stosowanie zasady proporcjonalności jest bardzo rzeczą ważną, ponieważ to stosowanie tych samych ostrych wymogów regulacyjnych dla dużych banków, które są systemowo ważne, ich działalność jest bardzo istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa całego kraju i systemu finansowego, jest nieporównywalne z działalnością niewielkich podmiotów o charakterze lokalnym i w tym przypadku zasada proporcjonalności powinna być w praktyce stosowana. Problem polega na tym, że z punktu widzenia regulatorów, do pewnego stopnia pewnie nie tylko dla nich, pojawia się problem, jak w praktyce wdrożyć te rozwiązania i to bardzo często trudno precyzyjnie określić, bo jest to tylko fundamentalna zasada, a nie szczegół, do jakiego momentu stosuje się, że to jest zasada proporcjonalności, a w którym momencie określamy, że to już jest przekroczenie zasady proporcjonalności i że następuje na przykład nierównowaga podejścia konkurencyjnego, że ktoś ma przewagę konkurencyjną, bo ma łatwiejsze wymogi, kto inny ma trudniejsze wymogi i w jaki sposób zastosowanie zasady proporcjonalności może wpłynąć na to, że faktycznie zasada równości konkurowania nie funkcjonuje w sposób prawidłowy.